Cześć moi drodzy, witajcie. Dzisiejszy odcinek zainspirował mnie katalog firmy Itaka, który ma nazwę Hotele dla Dorosłych. Czym, kochani, są hotele dla dorosłych? Przede wszystkim są to hotele, gdzie nie ma animacji, jest mało dzieci i osoby, które się przyjmuje do rezerwacji, to są osoby, które mają powyżej 16 roku życia lub 18 roku życia. Ja parę takich hoteli odwiedziłem, w paru w nich mieszkałem, w niektórych byłem na wakacjach. I chciałem Wam o nich opowiedzieć. Moi drodzy, pierwszą propozycją, którą Wam zaproponuję, jest hotel, w którym sam osobiście byłem na wakacjach. Dlaczego wybrałem hotel Don Gerdore Dunas, położony w San Agustin na wyspie Gran Canaria? Dlatego, że wszystkie pokoje są z widokiem na ocean i Mas Palomas. Hotel jest przy oceanie. Wszystkie rezerwacje to są osoby powyżej plus 16. Jest podgrzewany basen i jest bliskość wszelkich atrakcji. W lewo sobie idziemy w San Agustin, miejscowość, w której jest hotel, urocza, spokojna, super tawernami, knajpeczkami. Czyli jak macie tą opcję halbordu, to sobie bez problemu coś fajnego dziubniecie lokalnego. A wieczorem, słuchajcie, kiedy nagle wszyscy chcemy mieć po 18 lat czy 21, idziemy sobie 10-15 minut do słynnego Playa de Igles i tam imprezujemy w super knajpeczkach, barach, jumbo klubach i tego typu propozycjach, które nas w Playa de Igles, słuchajcie, zadowolą nawet największych imprezowiczów. Kolejną propozycją to jest już oczywiście moja kochana Grecja i hotel, który się nazywa Aleksandra Golden Tasos Boutique. Moi drodzy, to jest hotel malutki, też właścicielki, która ma na imię Aleksandra i on jest w miejscowości, żebym się nie pomylił, Krisi Amoudia. Słuchajcie, miejscowość jest na wschodzie Tasos. Przepiękny biały piasek, prawie jak na Maldiwach i hotel jest położony nawet nie przy plaży, ale można powiedzieć na plaży. Malutki, z fajnym designem, z piękną kuchnią. Miejscowość też jest o tyle fajna, że powiedzmy nie jest takim zadupiem totalnym greckim, tylko są nie bary, dyskoteki, także jak najbardziej Wam polecam też ten hotel i hotel oczywiście ma rezerwację wyłącznie plus 18, czyli na pewno nie spotkacie tutaj dzieci hałasujących, które Wam przeszkadzają, tylko znajdziecie spokój, ciszę, tego co szukają osoby, pary na podróż poślubną, pary romantyczne, także to jest kolejna propozycja, którą Wam chętnie polecam. Kolejną propozycją jest hotel Wine Dreams Resort. Moi drodzy, to jest hotel położony na wyspie Rodos w miejscowości Faliraki. Ale co jest fajnego w tym położeniu tego hotelu? Że on nie jest takim centrum Faliraki głośnym, tylko lekko na uboczu. Jakbyście się patrzyli na Rodos w stronę morza, to on jest po tej prawej stronie. Obok niego jest słynna ta plaża dla nudystów, jest spokój, cisza, a zarazem 5-10 minut jedziecie do centrum i macie imprezy, bary. Na pewno fajne to w tym hotelu jest to, że jest piękny długi basen, piękna kuchnia, kochani, bliskość do Faliraki. Oczywiście plaża Faliraki ma flagę błękitną i bardzo dobrą kuchnię, którą wychwalicie. Ja w tym hotelu byłem 2 lata temu, także jak najbardziej mam świeże opinie z tego hotelu. Pokoje odremontowane, piękny hotelik, nieduży, zapraszam Was do niego. Kochani, kolejną propozycją jest wyspa Kreta, grecka wyspa oczywiście, a na niej hotel Galini Sea View i hotel Galini Eden. Dlaczego wybieram akurat nie te hotele? Szczególnie Galini Sea View, ponieważ mieszkam też w tym hotelu i hotel jest położony przepięknie na wzgórzu, z pięknymi widokami. Hotel jest pięciogwiazdkowy, ma większość pokoi Sea View, ładny basenik, windę na dół i ma też bardzo fajną plażę. Co też fajnego jest w miejscowości Agia Marina? To, że to jest miejscowość taka dość żywsza, gdzie możecie sobie wyjść, porozrabiać, poimprezować troszeczkę, a zarazem plusem tego jest to, że jest bliskość Chani, czyli byłej stolicy Krety. Również możecie sobie pojechać na takie wycieczki jak na Elafonisi i Granwus oczywiście. Także hotel, podsumowując, jest idealny dla par. Przyjmowane są rezerwacje powyżej 16 roku życia i tym bardziej go Wam polecam na wakacje. Kochani, kolejną propozycją jest to hotel, który znacie z mojego poprzedniego odcinka o hotelach w Gumbet. Hotel się nazywa Magnific, jest położony w Turcji na Półwyspie Bodrum w miejscowości Gumbet. Kochani, hotel jak wiecie jest przy plaży, przy tej ulicy Street i oczywiście ma rezerwację plus 16. Także nie będę się za dużo o nim rozwodził, polecam go serdecznie, też
hotel naprawdę bardzo fajny, dobrej jakości i polecam. A następną propozycją jest wyspa Zanzibar, a na niej hotel Sultan Sand Island Resort. Obiekt, w którym też miałam możliwość spać, w pięknych willach, bajkowy piasek, bajkowe widoki. Są oczywiście to odpływy, bo to jest wschód Zanzibaru, ale na pewno hotel, w którym się poczujecie jak w raju, w Afryce. Nie jest, jest to typowy hotel. Moi drodzy, przede wszystkim tak, rezerwacje mogą być tylko plus 18 roku życia. Przepiękny rajski ogród, taki tropikalny, afrykański, przepiękna architektura afrykańska, przepiękne baseny, przepiękne bary przy plaży, przy basenie. No i te spacery przy tej pięknej plaży, która czasami ma odpływ na Zanzibarze, ale moi drodzy, jest ta plaża od wschodu, czyli macie przepiękne wschody słońca i na wieczór romantyczne spacery i atrakcje. Myślę, że ten hotel będzie wspaniałą propozycją dla nowożeńców i dla osób, które szukają totalnej ciszy i spokoju. Drodzy widzowie, znowu nie męczyłem Was takimi dokładnymi opisami, czy leżaczek jest brązowy, czy drewniany. Mam nadzieję, że mi zaufacie. Jeśli będziecie chcieli mieć romantyczną podróż we dwoje, w hotelach dla osób dorosłych, bez przesadnych animacji, bez wrzasku dzieci, zapraszam Was do rezerwacji do mnie i zobaczycie, że te hotele będą fajną propozycją na Wasze romantyczne, dorosłe wakacje, hotele dla dorosłych. Z Aleksandrem zawsze są sprawdzone i niezawodne. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia.